poprzednio w Darksiders. Let us now cast our gaze to one amongst the four. Not War, who lies chained at the Council's feet, professing his innocence. But one who would save his brother above all else. He has many names. Kinslayer, Executioner, Death. To bargain for War's freedom, Death swore that he would resurrect humanity. But he knew not how this might be done. And so Death rode forth into the icy vale to find the Keeper of Secrets. Keeper of Secrets, I need your help. I helped you once before, Horseman. Look at me now. How I cursed that day. How I curse you. Careful, Crowfather. I'm not here to put you out of your misery. Not yet. I know why you've come. Your brother, the one called War, he's been imprisoned by the Charred Council and awaits their judgment for dooming the Earth. For mankind's extinction. Why should I care about your brother's fate? Because you know the truth. Your secrets can save him. The Council will condemn War. Strip him of power, let him rot in oblivion. To hide the truth. My secrets cannot prove his innocence, Horseman. No, but they can help me to erase the crime. Bring mankind back from extinction? Madness. If it's madness, then who better to show me the way? Should a way exist, you will find it here. The Tree of Life. Let me pass. Not yet. That which you gave me, you will take it back. In exchange for its secrets, you agreed to keep the amulet. No. The voices, they curse and threaten without end. They cry to return. You must destroy it. I cannot. You annihilated their flesh. Why do you guard their souls? Open the portal. You will not pass while I live. So be it. Here your brethren are trapped in eternal torment. Do you wish to join them? And what of War? Would you kill your brother to save your precious balance? He is innocent. Are you so certain? Thank you.
open the portal. Your secrets die with you, old fool. My secrets, but not yours. Be still, horseman. You are wounded. Don't touch me. Your arrival here is a bad omen. Yes, it troubles me greatly. Old one, there's more trouble ahead if you don't start making sense. Where is the Tree of Life? Life? This world is dying, lad. Choking on chaos and corruption. We can do little to stop it. Soon, the great tree too shall perish, and with it, the last of my people. Is that not what brought you here, Pale Rider? I seek the tree. Your chaos and corruption don't concern me. It seems they do concern you. You fight well, but this corruption can't be beaten with a blade. Seek out the Forged Sister. Ask her about the Fire of the Mountain. Help her, and she will help you reach the tree. As for me, I must return to my work. And who are you to command a rider? I am a maker, older than even the Charred Council. These hands have laid the foundations for many worlds, but that was long ago. And now, they but hardly know the touch of stone. Are you not curious as to why I seek the tree? I would not presume to question one of the four, but yes, tell me. I must restore humanity to redeem war. Heaven and hell battle upon the shattered earth. All creation trembles, and at the center of it all stands your brother. He is innocent. I never said he wasn't. The tree holds power over life and death. If you would resurrect humanity, then you are headed in the right direction. Be warned. A dark presence dwells now within the tree, and the path is barred by corruption. The journey so far. In the beginning, death sought the Crowfather. But what he found was something more. A secret once forgotten. A path to another world. Hej, cześć, siema do wam wszystkim, ludzie. Z tej strony Jack. I witam się z wami po raz kolejny. Bardzo serdecznie już w drugim odcinku zagrajmy w Darksiders 2 Definitive Edition. I witam się z wami w takim, powiedzmy, menu, takim troszkę pauzy, które się odpala zawsze, kiedy wejdziemy do nowej, ponownie do gry. Są takie, powiedzmy, filmowe najazdy na śmierć, na, powiedzmy, też na miejsce, w którym się znajduje, ale też, jak zauważyliście przed chwilą, Wroniarz tak jakby streszcza najważniejsze, też takie, powiedzmy, fragmenty. Nie są to oczywiście moje, takie coś jak moje, które są o wiele dłuższe czasami, ale wydaje mi się, że warto, tak jak ja robię, też takie streszczenia robić, a nie tylko tak jak właśnie mój Wroniarz, zaledwie dwa zdania i elo. Ale nic to. Kontynuuję i rozpoczniemy od rozmowy z tym oto wojownikiem twórców. No, wiesz co, jak co, ale z takim osprzętem, nikim innym on raczej być nie może.
Plus taką ma ikonkę. W ogóle co to jest za ikonka? Mapo, wspomóż mnie. Aha, gra mi tego nie powie. No dobra. The Reaper. It's about time you came. The Makers are dying, and our realm. We few are all that remain. A warrior's life is never easy, old one. Aye, not easy, but simple. I always saw my end with blade in hand, a field of enemy dead before me. And what glorious end awaits you hiding behind these gates? You cannot fight corruption, nor can you harm it. You can only kill those it has claimed. Every blow I strike against corruption is a blow against my own people. Muse on that, Ryder, before you mark me as a coward. Zawsze chciałem powalczyć z twórcą. Nie wiem, to chyba jakiś quest mi się wydaje? I szkolenie. O proszę! Czyli to jest ten, trenera oznaczenie. Okej, okay, trochę się da wziąć. Gdzie? Za Friko jest odwet kosiarza. O, i to jest po uniku. Nice. Poproszę. Kurde, mało mi brakuje, żeby sobie kupić tutaj coś. Dobra, dotąd jest co? Unik do przodu. I muszę wcisnąć trójkąt. Tąpnięcie. Namierzony w dół, przytrzymaj i puść trójkąt. Czy tam Y. Też w trakcie uniku do przodu. A tutaj ciśnięcie. A tu obalenie, czyli chyba zależnie od tego, co jakby chyba mam w ręce, tak mi się wydaje. Tutaj co? Okej. Posłać wrogów wysoko ponad śmierć. O, to się zapowiada fajnie. Tutaj śmieć błyskawicznie opada na ziemię. No jakby mnie ktoś podbił, to może być dobre. Taki powiedzmy unik w powietrzu, tylko szybkie sprowadzenie mnie do parteru. Że jakby sam siebie sprowadzam do parteru, nie? Tak jakby. Okej, nowy atak, otwórz listę, spoko. Dobra, jak to wygląda? No, zacnie. A do tyłu też działa? Czy tylko do przodu? Nie, tylko do przodu. Dobra. Dobra, ale ja tam chciałem zobaczyć, czy to dałoby się już załatwić. I can end your troubles, Maker. Well, you're welcome to try. This blade is more ancient than you, Ryder. And taller to boot. I will break it, and you down to size. Ultain! A czy Ulfain to tylko taka zbieżność, czy może oni są rodziną? A nie, ja tam skończę sobie. Zawalczę. Wow, ej, przecież ja mu w ogóle damage'a nie robię. Się boję, aż to będzie jak on mnie zrani. Wow! No... Aha, okej, czyli jak momentalnie mi schodzi ten... Okej, mogę do tego zawsze wrócić. No to sobie to zapamiętam. Okej, czyli chwilowo jestem za słaby, aby z nim walczyć. Dobra, tam muszę iść, więc na razie odbiję sobie w tym kierunku. Plus tu jest jakiś handlarz chyba, jeśli dobrze rozpoznaję ikonkę. Mamy jakaś babka. Fajna książka. We've been awaiting your arrival, horseman. Your shadow has long hovered over this realm. Many know the Reaper, old one, but I don't know you. We are the builders of this world, but corruption seethes at its heart and destroys in days what we shaped over eons. Adar does his best to soothe our pain, but our souls yearn for only one comfort, death. We are without hope. O, kolejny quest chyba. Kup talizmany i mikstury. There are new talismans for you to browse. Wow. Drogo. Okej, 10 eliksirów zdrowia, 2 mikstury gniewu i każde po tysiaka. Nice.
Tak, no to mi pewnie będzie wypadało, jedno i drugie ze skrzynek, ale jedno, czego się nauczyłem w RPGach, to żeby nigdy, znaczy może nie nigdy, ale naprawdę rzadko kupować przedmioty, bo najczęściej zdarza się tak, że kupisz sobie o taki talizmanik mędrca za prawie 12 tysięcy, zabijesz jakieś 10 typa i przy 11 wypadnie ci 3 razy lepszy. O, dobra, ale jest też sprzedaż. No to ja tam z chęcią się pozbędę tego, czego nie noszę. O, o, ciekawe. Sprzedaj za 200, a kup za 1000. Nieźle. Nie, ja tam sobie wolę sprawdzać, bo a nuż może będzie coś fajnego. No ale dobra, to na koniec. Powiedz mi coś o spaczeniu. Tell me, shaman, what is corruption? I only know what I fear it to be. That corruption is hate given life, and that hate does not come from trees or stones, but from ourselves. Okej. A co ty tu robisz? You despair, old one, and yet raise life from the earth. I am a shaman, bound to this task even as our days darken. We are as the vines, coming to root, then to flower, and then to decay, dropping seeds upon the dust, a circle everlasting. I cannot stop it, nor can I stop you. The path of a brother troubles you. It is your past, but also your future. Oh! Na ramiennik jeźdźca. Na ramiennik ten wręczyła ci szamanka Muria. Martwi cię droga, jaką obrał brat, rzekła. To twoja przeszłość, lecz zarazem przyszłość. Ej, ale to wygląda jak... jak na ramiennik wojny. Stone, wood, iron. These are the gifts of the makers. Tell me more about the tree of life. The forest around the tree has been corrupted. It hungers. You cannot reach the tree, not with breath still in you. Horseman, do you ever doubt your future? No. So one like yourself would set out to change a fate that displeases him. That is a long and dangerous path, even for death himself. How is that your concern, shaman? Only that I am skilled at crafting talismans. If you gather the proper materials and return them to me, I'll make a potent talisman to aid you on your journey. What do you require? Stalker's bone, mordant dew, and carven stone. It is not a simple charm. Where can I find them? Somewhere in the Forge Lands. I rarely leave Tristone, but that pup Khan is always out exploring. He can tell you more, no doubt. Okej. Okay. Szamańska sztuka. Dostałem questa. Ale sądząc po tym, co powiedziała... no tam też mam questa dla niego, nie? A w sumie czekaj, czy mogę też... No dobra, pewnie gra mi sama powie, będę tak teraz marnował czasu. I tak większość pewnie zużyję na przegadanie z ludźmi. Czy tam z twórcami. Dobra, co to jest? Wolumin. Skrzynka odbiorcza jest pusta. Aha. Okej, okay, ale jakby to jest do gadania z ludźmi, czy o co z tym chodzi? Ale dobra, teraz mamy tak, ziomeczka i ziomeczkówę. To jest chyba ta cała pani kuźni, jak to ją Eidar, czyli chyba ten, znaczy ten starszy twórca, którego spotkaliśmy na początku. I jeśli dobrze myślę, to on chyba się nazywa właśnie Eidar. To jest ta pani kuźni właśnie. No. Pogadajmy. Maker's beard. The rumors are true. A horseman in the Forge Lands. The name's Alia, and that's my brother Valis. We are the keepers of this forge. Though I reckon that means less now than once it did. This is a Maker's forge? Nay, the Maker's forge is lost to us. Silenced by the hands of corruption. But in its depths, we once crafted the Dark Towers of Hell
and the cities of heaven. Now you make trinkets? And you, one of the four, now seek the aid of the makers? I guess we've all fallen from high places. I came here seeking the tree, and your elder speaks of fire. What is it? Aye, the fire of the mountain, the stone father's blood. It once flowed into our forge, as did the tears. Both imbued our craft with incredible power, the heart and the soul of stone. But corruption has taken them, and now our forge is silent. Why does this concern me? The way to the tree is lost, barred by corruption. You can no more leave this place than we. Restore our forge, and the tree can be reached. I don't follow your reasoning. We are makers, not warriors. But we are not without our weapons. Before the forge was lost, we crafted a mighty creature of soul and stone. A colossus to fight this corruption. But to awaken him requires a maker's key. And we need our forge to craft one. Will you help us? Tak a propos tego, co gadała z tą pomocą. Dlaczego niby jeden z czterech miałby nie chcieć pomocy twórców? Patrz, wojna skorzystał z pomocy Ulfeina. Więc kto tu niby nisko upadł? Mogę z nią handlować? I may have need of a blade. Is your need greater than ours, horseman? I think not. We fight for the survival of our realm and our kin. Prove worthy, and mayhaps we can do business. Man of no words, your brother. But hardly silent. His voice is the ring of the hammer and the roar of the white flame. Yes, he works while you talk. Jak ja lubię święta tego docinki. To nadaje mu charakteru. Wojna, wiecie, taki poważny. To sprawy cały czas. Śmierć jest też dość poważny, ale pozwala sobie na takie właśnie docinki, typu właśnie jak teraz. On pracuje, a ty gadasz. Tak po prostu prosto w twarz. Ma totalnie w poważaniu to, co ktoś może pomyśleć o tym. What is this cauldron? A temple built in the shadow of Stonefather's Peak. There, the fire of the mountain was harnessed and passed into our forge. Ride east of town, ride through the Charred Pass and towards the cindery peak of the Stonefather. There, you will find the cauldron. No dobra, to lecimy. O, tu w ogóle dość fajne posążki. To rozumiem, ten cały Skalmistrz, tak? Jakaś jego świta? Może? A tam się widzę, typek przeniósł. Pewnie, żeby mi otworzyć tę bramę. O, to jest chyba Eidar. Tak strzelam. The fire is more valuable than I, horseman. You should make haste to the temple. Fire alone won't save your realm. You speak of the forge. Aye. Without the fire and the tears of the mountain, without the forge itself, we have no means to clear the forest and reach the tree of life. What then? Our power is over creation, yours over death and despair. You are Nephilim, Lord of Destruction. Perhaps in that, there is hope. Just how old is the forge? It is as ancient as the realm itself, and perhaps even older. It is said the forge was the first thing we makers built, that in its depths we shaped entire worlds. No, ciekawie. Dobra, pozwolę, że troszeczkę wam rozwalę tutaj rzeczy. Ale bieda dzbany, no. Horseman. You'll find not that way, but trouble. Do what you must for your kin, old one. For mine, I ride to the cauldron. Well, if you fancy your corruption waist deep, that's as good a place as any. You know, there's a reason this gate is here. And if you were a friend, I wouldn't have let you pass. But then, who is friend to death?
Have you wisdom to share, or was it long since not? Wisdom ain't like teeth. I've plenty left. Enough to stay clear of the cauldron. The ancients filled it with right nasty traps. But one so clever as yourself will... Kurde, nie chciałem pomijać tego dialogu. Ale jaki tekst. Coś a propos tego kumplowania się ze śmiercią, jak nie żeby coś, ale ja to bym chciał się zakumplować ze śmiercią. Chociażby po to, że na przykład wiedzieć, kiedy umrę. Nie jak, ale kiedy. Okej, okay, a co jest pod wodą? A, proszę bardzo. Tak sądziłem, że coś tu może być. Tylko co to jest? Monety przewoźnika można wymieniać u Vulgrima na unikatowe przedmioty. Ale jakby nie, no, umówmy się, no. Nie było najmniejszej szansy, żeby Vulgrim się tu nie pojawił. Jakby mam wrażenie, że chyba w absolutnie każdej części Darksiders on się będzie pojawiał. Bo to jest jakby taki główny merchant, nie? W całej tej. Bo chciałem powiedzieć w całej trylogii, ale w całym uniwersum i tam w całej sadze, powiedzmy, bo jako, że już są cztery części, to już saga to jest, nie? O! A to co? To jest całe spaczenie? No, wygląda interesująco. Dolina Skalmistrza. Co, będzie za... Tak, będzie mnie obserwowało. Oczko chędożone. Dobra, ale póki co lecimy z fabułą. Już mam 20 minut niecałe na liczniku, a do tego jeszcze muszę doliczać, jeśli dobrze kojarzę, 6 minut tego mojego streszczenia. Także nieźle. Ale nie no, ja tam będę pół godziny robił, nie? Jakiś klucz chyba jest potrzebny. No dobra, na razie to olewamy. O proszę, tutaj jeszcze kolejny handlarz? A, no. A propos Vulgrima. Witam. Over here. Greetings, horseman, and welcome. I've been expecting you. Vulgrim. What brings you crawling out of the shadows? I wouldn't want to lose my most valuable customer. Not to what lurks at the edge of shadows. So here I am, to offer my wares. What do you know that I don't? I'm not here by choice, demon. I merely followed the trail of carnage. Your blades are as sharp as ever. Even still, I may be able to help you. I carry things others would frown upon. Go on, take a look. You won't be disappointed. I have new items, if you have the coin. Artefakt dziedzictwa. Artefakt ofiarny nieznanego pochodzenia za 25 tysięcy. Zwykły, co warte zaznaczenia. Pozłacana skrzynka zawiera losowy zaklęty przedmiot, losowy rzadki, losowy znakomity, losową opętaną broń? Co to jest? Jak wygląda opętana broń? I w sumie czym jest opętana? Tutaj od nowa za tysiaka. Vulgrim to mistrz czarnej magii, który potrafi wpłynąć na rozwój każdej istoty. Użyj tego przedmiotu, aby wyczyścić drzewko umiejętności i na nowo przedzielić wszystkie zdobyte punkty. O, a to dość fajne akurat. Okej, okay, znaramiennik.
wszystko na plus, dlatego że nie mam innego. A, ale jest na piąty poziom. Another time, demon. Until then, perhaps you'll grant me a small indulgence. There are pages missing from the Book of the Dead. I believe many lie along your path. If you bring them to me, your reward will be substantial. And so will be my damnation. Las zguby. czasem tak bywa jeszcze. Że umowa jest i potępieniem. Czy coś. A, nie ta opcja. Znaczy nie ten guzik. O, jest konstrukt wojownik. Na drugim poziomie. Sorry, że tak długo milczałem, ale dojadałem sobie chlebek. O, tam jest kolejny. I tak, tu jest jakieś przejście. Tylko tak, ja mam iść w kompletnie drugą stronę, ale z chęcią obczaję, cokolwiek się tam chowa. Ile oczywiście jest tu w sumie co obczaić. O, jest skrzynka. Mapy. I oczywiście jakiś jej pełniejszy bodyguard. Dobra, bierz to. A, skrzynka jest wyżej, okej. Okay. Taka zwykła. O proszę, dzikie kosy na drugim poziomie i wszystko leci w górę. Poproszę. I miksturka gniewu. Ło, ej! Co jest? Co to jest? Huh. Okej, okay, to sobie będę musiał zapamiętać. To nie coś jakiegoś questa mi się wydaje. Jak nie, jak tak. Ej, kurde, już prawie pół godziny, no. Dobra, chciałem chociaż do tego kotła dojść w tym odcinku. No, ej, ale fajnie wygląda to dziabanie ich na kuniu. O, tam kolejna moneta przewoźnika. Serio, muszę specjalnie... Uuu, ale ładnie. Dobra. Odeślij rozpacz. Przebierz budki. Zgarnij monetę i leć do questa. Żeby go w jakimś stopniu popchnąć chociaż do przodu. O, też jak wojna, mogę sobie tak swagersko konia z podziemi po prostu przywołać. Aj. Szybko poszło. Dobra, to co tam wykorzystam akurat. Ale czy nie robi to większej różnicy? Ale dobra, lecimy tutaj. Jak to się nazywało? Nie, Dolina Skarbmistrza to było to główne, skąd żeśmy tu przyjechali. To jest Las Zguby. Tu jest skrzyneczka. Jak tutaj po prostu się nie rozglądać, no? No, bardzo ładnie. Jedno łączone combo wystarcza, żeby takiego sprzątnąć. Ło, ej, co jest? The hell? Co to jest za jakiś cień? Czy może inaczej, nie co, ale czego to jest cień? O, puklesz, obrażenia szybkie. Lepsze.
A, to jest zamiast... To jest jako druga broń. No, obrażenia ma większe, także poproszę. Jeszcze lepsze karwasze. Ale troszeczkę mnie niepokoi ten cień. Z czegokolwiek ten cień jest. Dobra, a jak wygląda tu? A, to jest szybka broń. Dobra. O, to, ale tu się zmieniło teraz. O, to ładne, to nawet ładnie wyszło. Dobra, coś tu wypadło z niego jeszcze? Nie, tylko kasa. Jak wygląda łączenie tutaj? O, nawet ładnie. O, glewia. Wolne obrażenia, ale też niższe, także... Nie wymieniam. Bo czemu mam brać coś mniejsze, coś co zbije mniej? Oj, nieładnie w konstrukcie. O, jeszcze nie jest sam. Dobra, kasa, kasa, kasa. A, drugiego gdzieś w ciało. Spoko. Dobra. O, i kolejne takie. Dobra, tutaj po ścianie chyba mogę wejść. Tutaj. I tutaj. Na górę, po ściance. Po ścia... Nece. Nice. Widzę, że dość ciekawy hitbox ma ta gra. Ja chyba muszę dosłownie w te ściany wskoczyć, żeby on zaczął po niej biec. Noż do jasnej. Wow, kamera widzę też jest po mojej stronie. Okej, okay, podejście chyba trzecie. No. To trzech razy sztuka, jak to mówią. Okej, okay, tutaj tylko trochę złota. Okej, okay. Na kuń. O! To co? Jakaś wielka stopa. Ciekawe. O, jest wulkan jakiś. I są kolejne przeciwniki. No, żeż ty... No. Zostawili coś? Chyba nie. Dobra, go. Jest checkpoint, jest pół godziny. I kolejny. Jesus. Płomienna przełęcz. Dobra. Lećmy dalej. Prosto do celu. I tak się pamiętam, jeszcze będę wracał. Jak nie po za jakimiś questami, to prywatnie. Żeby zgarnąć jakieś pomniejsze rzeczy, jak chociażby te kamienie. Bo to naprawdę jest jeszcze jakiegoś questa. Bo to już jest drugi taki kamyk. Który tylko wydaje dość specyficzny odgłos, kiedy się blisko niego jest. O, szpony. Widzę podobne obrażenia, ale jestem ciekaw, jak ci się to... Okej, widzę, że atak jest dokładnie taki sam. Ale troszkę inaczej się wygląda walka, znaczy walka, no. No, troszkę inaczej, bo broń jest inna, nie? Ale ciosy są podobne. Dobra. O, tu kolejna skrzynka. Spoko. Może to uda mi się zrobić od razu. A nie, dobra, tutaj trzeba odskoczyć. No. O. Dobra. Okej, okay. To na szczęście udało się za pierwszym razem. Oho, jakieś budki.
Mniejsza obrona, ale podnosi siłę. Okej. Nie to. O ile mniejsza? Dzikie kosy, super. Tutaj odznaczyć oczywiście trzeba. Tutaj niestety na piąty poziom, czyli jeszcze ten na ramieniu sobie trochę, troszeczkę postoi. Tutaj. Obrona 9. Czyli co? 5 obrony, ale 3 do siły? W sensie 5 mniej. Nie, chyba nie warto. Dobra, to sobie tylko podniosę. I lecę na Kunia. Ponownie. Może uda mi się dojść do tego kotła, czy tam wulkanu, bo nie wiem do końca, jak to interpretować. O, jakiś nowy znacznik na mapie. Co to za znacznik? Proszę mi pokazać. Tutaj oczywiście odznaczyć trzeba buty. Mapa. A, oczywiście, gra nie pokaże. O, ale to się... Duża... Tygiel? Ale przepraszam, jak ja mam tutaj dojść? Rozumiem, że podmokły fort jest jak kocioł. W sensie tutaj po prostu dojadę, ale jak ja mam się dostać tutaj? Popłynąć? Strzaskana kuźnia, drzewo życia... Zakątek, zagubiona świątynia... Tutaj co, Charybda ma... Wolne? Czy co? Płomienna przełęcz. O. Szrama. Ciekawie się to i prezentuje. Okej, okay, kuń odesłany. O proszę! Kogo my tu mamy? O! Karn! To jest ten młodzik, do którego nas Muria wysłała, żeby nam powiedział, gdzie znaleźć te... Ej, no akurat jak był do wykończenia, no ale jestem teraz zły. O. O, ładnie. Uuu, nice. O, toporek. Poproszę. The tales be true. A rider has come to the realm. Not another one. You're the Nephilim, the one they call Death. How did you get here? Took a wrong turn. It appears I'm stranded here with the rest of you. If you seek the cauldron, you should know that it fell to corruption fair long ago. I can still feel the fire itself rumbling deep in the earth. I'll take my chances. Czemu nie było napisów teraz? Halo? You're different than the others. Ej, no nie! Kurde! Ej, nie było czemu napisów nie było w tej rozmowie? Dobra. A, czekaj w sumie. Okej. Okay. Zwalił. Mam przejście. Nie, umiejętności. Mogą stanąć w płomieniach, czy tutaj. Dobra, upgrade to co mi daje? Większe obrażenia i większe leczenie. Okej, okay, niech będzie. Pogadamy. Może z napisami? Restore the fire yourself. I came here just for that purpose. Figured I'd pop the cork, so to speak. Be the hero. But the cauldron is locked up well and tight, and the way through is swallowed by fire. You look capable enough. Perhaps you can find a way. I'll wait here and guard the entrance. Say, if you're headed in there, do you mind doing something for me? Yes, I mind. Aren't I doing enough already? Perhaps. Though it seems to me you're doing right enough for yourself. Our benefit being a fortunate side effect. Well, if it ain't much trouble, I left an old metal platter in there with the image of two hammers scribed in the center. Not much to look at, but it was my journeyman piece. Last thing I ever forged. A dish? You want me to bring you a dish? Yes. Well, it has sentimental value. If you find it, I'll make it worth your while. Your shaman has offered me a talisman if I bring her the materials. You'd be wise to accept then. Her craft is mighty powerful. Where do I find Stalker's bone? You'll find Stalkers prowling the cauldron.
Should be simple work, if your name is any indication. O, takiś cwany, panie Karn. Okej, czyli to jest symbol kogoś... Dobra. Na szczęście nie równało się to z mentalną śmiercią. Czyli to jest ten nowy symbol, który wyhaczyłem na minimapie, to jest sojusznik mój jakby. Te budki słabsze to po prostu zabiorę. Ale dobra. Ogarnięte, pogadane. Szkoda, że nie było napisów przez większość rozmowy. No ale... No niestety. W sensie zakładam, że na to miał wpływ, że wziąłem sobie topór pod koniec walki. Ale nic to. Ja się z wami już w tym momencie żegnam, a zwiedzać ten cały kocioł zaczniemy, bo na pewno nie zwiedzę go w ciągu jednego odcinka, ale zaczniemy go zwiedzać w następnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Ode mnie to tyle i widzimy się w kolejnym. Cześć!